Problemy Igi Świątek. Trener kadry ujawnia nieznany fakt Roland Garros. Trener kadry Polski juniorek. Iga miała problem, by uwierzyć w siebie. Iga zawsze była taką towarzyską indywidualistką. Dobrze się czuła zarówno w drużynie, jak i w swoim świecie książek i muzyki. Nigdy nie miałem z nią problemów wychowawczych. Tylko czysto sportowe. O tym, jak Iga Świątek stawała się tenisistką, opowiada Mikołaj Wejman, wieloletni trener kadry Polski juniorek w tenisie. Olgierd Kwiatkowski, interia.pl. Od wielu lat jest pan trenerem kadry narodowej dziewcząt. Pracował pan też w reprezentacji z Igą Świątek. Kiedy miał pan okazję po raz pierwszy zobaczyć na korcie Igę? Mikołaj Wejman, trener kadry narodowej Polski juniorek. Iga dość szybko dała znać o sobie i swoim talencie. Od razu znalazła się w kręgu zainteresowania trenerów kadry. Ja pierwszy raz na korcie zobaczyłem ją w wieku 13 lat. Był to finał singla turnieju Tennis Europe U16 w Zabrzu. Jej przeciwniczką była również bardzo utalentowana, o rok starsza, zawodniczka Wiktoria Rutkowska. To był bardzo emocjonujący mecz. Iga wygrała. Czym wyróżniała się na tle rówieśniczek? Doskonale wykorzystywała geometrię kortu, potrafiła grać szybkie, pewne i głębokie kierunki, jak również w idealnych momentach potrafiła zagrać skrót. Jednak najważniejsze były jej emocje, które nakręcały ją do walki, odważnych zagrań i ciężkiej pracy na korcie. Kiedy razem jeździliśmy na turnieje, miała czasami problem z ich kontrolowaniem. Dziś widać, że wraz ze swoim sztabem wykonała ogromną pracę. Jest bardzo opanowana, wyważona i dojrzała. Kiedy Iga była w kadrze pod pana opieką, reprezentacja Polski dziewcząt odniosła jeden z największych sukcesów w historii w tej kategorii wiekowej. W 2016 roku wygrała FedCup Junior, nazywane nieoficjalnymi drużynowymi mistrzostwami świata. Przedtem tylko raz Polska triumfowała w tych zawodach, za czasów sióstr Radwańskich. Jak to zwycięstwo wpłynęło na karierę Igi? Finały FedCup Juniors były pod wieloma względami wyjątkowe. Iga miała wtedy lekki problem z tym, by uwierzyć we własne możliwości, szczególnie w starciach z uznanymi rywalkami, zawodniczkami ze ścisłej światowej czołówki w jej kategorii wiekowej. To są dziś bardzo znane zawodniczki: Bianca Andreescu, która wygrała US Open w ubiegłym roku, Amanda Anisimova, półfinalistka ubiegłorocznego Roland Garrosa, mniej utytułowane, ale znane w tenisowym świecie Anastazja Potapowa i Olga Danilowicz. Iga nie odstawała od nich na krok pod względem umiejętności taktyczno-technicznych, czy cech motorycznych. Ale, jeśli z nimi przegrywała, to mentalnie. Byliśmy wtedy na 5. pozycji w rankingu drużynowym. Dolosowano nas do grupy z Kanadą. Na pierwszej rakiecie jako najsilniejsza zawodniczka w zespole, przyp. Okej, grała Andreescu. W tym meczu Iga się w końcu przełamała. Wcześniej swój mecz wygrała Maja Chwalińska. Wygrywaliśmy już po singlach. Dziewczyny nabrały pewności siebie. W półfinale ograły Rosję z Potapową w składzie. Zrewanżowały się za porażkę w finale Mistrzostw Europy. O złoto zagrały z USA, gdzie liderką była Anisimova. Ta impreza i te zwycięstwa dały Idze ogromną pewność siebie. Pojechała zaraz potem do Szwecji i zagrać pierwsze zawodowe turnieje w karierze i od razu wygrała. Tenis jest grą indywidualną, ale Iga sprawdza się i w drużynie, i w deblu, w którym doszła teraz do półfinału Rolanda Garrosa. Iga zawsze była taką towarzyską indywidualistką. Dobrze się czuła zarówno w drużynie, jak i w swoim świecie książek i muzyki. Nigdy nie miałem z nią problemów wychowawczych. Tylko czysto sportowe. A to zupełnie normalne. Jak pan widzi finał Świątek, Kenin? Na papierze, jest faworytką, ale nic więcej nie powiem, żeby nie zapeszać. Tenisiści są przecież bardzo przesądni. A kariera po Rolandzie? Stać ją będzie, by potwierdzić obecną pozycję? Jak jej zdrowie pozwoli, to nie ma ograniczeń. Może w tenisie zdobyć wszystko. Dla niej, w tej dyscyplinie sportu tylko, sky is the limit. Myśli pan, że ten sukces będzie miał pozytywne przełożenie na polski tenis? Zawsze takie sukcesy są kołem zamachowym. Dzieci i ich rodzice chcą iść w ślady najlepszych.
Pewnie teraz też tak będzie. Rozmawiał Olgierd Kwiatkowski.